zaczyna. No to jest gigantyczne, przecież tu jest kilkaset tysięcy ludzi mieszka na tym obszarze. Do 20 tysięcy na targówku naprawdę też sporo, natomiast... Ale Praga jest w ogóle, jest jedno w tej chwili takie koło, to jest nasze. Na placu Halera, tam w tym klubie. Klub Praga? Nie, bo tam jest też taki dom kultury Praga, to nie jest. Oni tam współpracują. To jest spółdzielniany klub, tak? Czy... Nie, już. Oni zlikwidowali spółdzielniany klub w tej chwili, bo to ktoś miał pieniądze przynieść, no. I nie przyjdzie. Tam razem był na Jagiellońskiej ten klub, bardzo fajnie. Myśmy tam weszli, ja myślałem, że my będziemy skorzystać, bo tam piękne pomieszczenia były. Ale się nie udało i na razie stoi to wszystko puste już półtora roku. U nas jest tak właśnie to wszystko, że stoi półtora roku puste. I... No tak jak tutaj piekarnia, no. Ta, która też przez chwilę była świetnym miejscem, gdzie pracowaliśmy, gdzie Jusuf robił rzeźbę. Tak. No to też gdzieś upadła ta inicjatywa. Też kontrowersyjną rzeźbę. Szwedka, tak? Tak, w Szwedce, no, prawda? Tak. Ale rzeźba wspaniała. Szkoda, rzeźba że powstała. Stoi gdzieś sobie tak schowana. A chodzi o szczyt. A was coś wezmę jakiś może kolor. Tutaj ruch do Kondratowicza 4. Ten duży taki wyrok. Ale to, ja wiem o czym pan myśli. Ja teraz dopiero dostałem się, że mi syna szkoda. Brakuje. Tutaj postaram się go narysować. No, bo oni obaj by zrobili to na pewno. Bo tam jeden, bo tutaj chodeczka 10, to tak... 10 jednak, tak? To chodzi o ten blok i... Chodzi o szczyt. No ja tu wiemy, na rogu co jest i szczyt na tym bloku, żeby po prostu to było... No Kondratowicza i Chodeckiej. Na wprost lądowiska helikopterowego, tak to nazwijmy. Tak. Czy to jest spółdzielczy blok? Zaciemnienie... Teraz wam pokażę jaka dosyć prosta koncepcja. Jak zobaczyłem tą głowę, to wyświetliła mi się cała... A, czyli to jest ten długi blok. To jest ten długi blok. To już wiem, tak. Myślałem, że to jest taki jednoklatkowy. Pięcioklatkowy. To jest długi. Czteroklatkowy to jest. W jednej połówce jest dwie klatki. I ta głowa jest naprawdę aż tak potężna? No, masz 5 metrów. No, jak 5 metrów. Jeżeli ma blok, ma 25 metrów. No 5 metrów to jest dwa razy takie. No. To już powiedzmy daje taką zbliżoną proporcję, można zbudować z tego sylwetkę, która będzie się kojarzyła z całą postacią. No 5 metrów to jest dwa razy tak jak te... No tak jak kupujesz. No. To jest mniejsze. Kto chce jeszcze kawkę, herbatkę? Ja poproszę herbatkę. Bo to jest zimne. Trzeba bez porozmawiać. Tak, zimne. Gorzka, ale cukier jest, proszę bardzo. Albo nawet... To jeszcze sobie życzy herbatkę? Jest zimno. Jest lecznia. Pasera do tego, do porozmawiać, to też by się przydało. Bo guście jakby były, to by od razu się to było. No fajnie to by było. Tylko trzeba bardzo, trzeba poświęcić trochę pracy, że... Niektórzy się tak nie dodało tego jako wyśmienicie. Tak, ale nie, ale to dlatego ja mówię, że trzeba porozmawiać z proboszczami i... Myślę, że gdybym ja to jako artysta, ale gdybyśmy zrobili to z poparciem waszym, gdybyście zrobili taki rekonesans, jakie są opinie, nazwijmy seniorów, no to trudno było uznać, że wszyscy seniorzy robią sobie dowcipy. Ja zresztą mówię uczciwie, że to nie z poczucia humoru wyrósł, tylko z autentycznej fascynacji tym, co wyrzeźbił pan Patecki i z tego fenomenu i z ciągle tych waśni na temat gigantomanii katolików. Ponieważ zanim się pojawił katolicyzm, powstawały wielkie rzeźby i nie zawsze miały one charakter religijny. Wynikały one z fascynacji pracy ze skalą. Telewizji widziałam. Bardzo często odnosiły się do fenomenu ciała ludzkiego. Pojawiały się na przestrzeni kultur od zarania, odkąd pamiętamy je. Niektóre postaci ruin przetrwały. Weźmy Wielkanocną, coś takiego. Na przykład, tak. Co się też mi podoba w tej historii, bo właśnie wiele z nich objane jest tajemnicą. Kilkaset lat, tysięcy lat, może to nie informacje. Będzie w ogóle istniał, znajdą Jezusa w godzina. Być może będzie to rozpoczątek jakiejś zupełnie nowej przygody dla ludzi. Zrobiłem go takiego poszczególnego. Naprzeciwko lądowiska helikopterowego, na szczycie bloku. Pomysł ciekawy. Jak on teraz 4, ten blok? Nie.
Teraz to, jak narysuję, może w pobliżu... Umieści go pan, tak? Tak, zaraz go może odczytać. Miejscu. Dla mnie w ogóle niesamowite jest, jak udaje się panu przekonywać mieszkańców, bo przecież chyba w przypadku kina Klatka to musiał pan uzyskać zgodę wszystkich mieszkańców. Tak, musiałem chodzić po wszystkich. No trzeba po wszystkich iść. Ale zdobyć naprawdę... Ale jak się idzie do ludzi porozmawiać, to ludzie to... A te 2000? No, to też, no przecież to... Nie. Tak. Instalacje tej samej głowy. Jest taka wielka głowa. Tak, tu można na przykład namalować, a tu można na przykład namalować szatę, prawda? Zgadza się. Ktoś jeszcze sobie życzy herbatę czy kawę? Tu są drzewa. Jako staruszek, tak. No ja go trochę postarzyłem, ja mam taką skłonność, żeby czasami lekko podpatynować. A my jesteśmy seniorami, w związku z tym przyjmujemy to miło. I jest uśmiechnięty. Zwróćcie uwagę, że jeżeli okna są tak pośrednie, to robią spółdzielnia się zgodzi na taką rzeźbę dużą. Tak, można oczywiście zrobić tutaj draperię, namalować. Część będzie malarska, część nie. Mam jeszcze dłonie z muzeum, na wyrzeźbione naturalnej wielkości. Mhm. Zresztą tu można ten szczyt pokryć tym. Ale czy spółdzielnia się zgodzi na taką dużą rzeźbę na bloku? Bo ty, ja bym chciał zaproponować zrobienie tego w postaci próby. Umieszczenia tego na przykład na miesiąc i poznania opinii ludzi. Żeby nie było tak, że podjęliśmy decyzję i oni... Ludziom to na pewno by się podobało. Większości. Tyle tylko, czy spółdzielnie na taką rzeźbę się zgodzi. Wydaje mi się, że to nasz jest podstawowy. Nie. Na przykład do Chodecka i 10. To nie ludzie, to spółdzielnia musi wyrazić zgodę. Nie, ale oni de facto ludzie, bo to jest rada mieszkańców, podejrzewam, decydują o takich rzeczach, czyli ten najniższy poziom spółdzielni. Rada Kondratowicza. I to oni decydują, co na ich bloku może to być. Która to jest blok? Ten róg Chodeckiej, a Kondratowicza. Czyli... Chodecka 10. Kondratowicza, no. Tak. No. Rada Kondratowicza, ale to by była piękna. Chodecka 10. No akurat na tam samym rogu, jakby tak z tej strony to... Tak, tak. Tam prawie nie ma chyba tych Nie ma, nie ma. To byłby Jezus spoglądający na raj i na anioła. I na cały, A, przeszkadzam, tak? Na cały. No. Jest Ma na mogę przygotować wizualizację, tak żeby podziałać na wyobraźnię, żeby ludzie mogli zobaczyć sobie już wersję, podzielić się z nimi wizją. Mogliby zobaczyć coś, co już od dawna sobie oglądam na różne strony, z różnych perspektyw. No. A my później będziemy się chwalili, że my braliśmy udział w projekcie. Niewątpliwie chciałbym to zrobić z waszym udziałem. Ale to nie ma się co chwalić, można to... sprawić, żebyście brali na co dzień udział w projektach, które są realizowane przez pana Pawła. To myślę, że żaden wielki wysiłek, tylko chęć z waszej strony, tak? No, wiele oprócz chęci to jeszcze potrzeba umiejętności. Tak. Ale to... Można eliminację zrobić, czyli doświetlić tak? No nie, no to w ogóle... Zagramy. Nie, to już widać. To już... Bo inaczej będzie wyglądało w dzień, a inaczej będzie wyglądało wieczorem. No to już jest, są takie... Ale myślę, że to jest takie taka kwintesencja dopracowania tego... Spółdzielnia mogłaby się w to włączyć. Czy jestem zaangażowany, jak samego Artura, którego uznaję za jednego z najciekawszych artystów na świecie. Na pewno... Idzie? Jedno by było dobre. To znaczy się, nie wiem jak niektórzy, ale jeżeli tutaj by była ta ręka, tak przypuszczam. No tu jest jedna ręka, tu druga. Tutaj, tak, ale tutaj by była jakaś taka... Można to zrobić szatą, ona, ta ręka jest, to jest rzeźba, która jest wykonana w ten sposób, że ona... To tutaj by była jakaś taka osłona. Szata musi być taka. W związku z tym, już mówię, dla tych osób, troszeczkę by było dobrze, bo są komentarze, że przez to, że jest taki tutaj huragan, to kwiaty im nie rosną i mają lęk. No tak. Autentycznie dwa dni temu rozmawiałam z osobami z tych górnych balkonów. A tu, tak, masz rację.
I one mają problemy, nie mogą wyjść na balkon, bo jest strasznie duży wiatr, mają osłony specjalnie zrobione, a ta ręka była autentyczną osłoną i już mogłyby bez wątpienia... Nie, jeżeli chodzi o tą konstrukcję, bo jeżeli chodzi o umocowanie tej głowy, no to ja jestem w stanie przewidzieć i zaplanować to z moimi przyjaciółmi. Jak natomiast ta konstrukcja, która potrzebna jest do tutaj, to trzeba byłaby by to wszystko zrobić na do tego rusztowaniu. Potrzebowali już architektów specjalistów. Ale ja mówię, to, myślę, że nie byłoby żadnego oporu od strony lokatorów. Być może nie byłoby tutaj żadnego problemu. Nie, no bardzo fajnie. No bo ta rączka to ona wystaje, bo ta jest raz raczej przy budynku, a czy to byłoby, bo ta akurat pod podwórka jest, a ta strona jest od drzwi. To tam droga, to tam nie przeszkadza mojego, mojego chodzi o to, żeby... Rada osiedla Konrada Picia, ona jest tutaj decydującą. Mieszkańcy tego budynku. Ale myślę, że nie byłoby problemu, ale to mi się wydaje, taka jest moja opinia. Ale jest spółdzielnia. Ale mnie to się podoba jednak rysowanie. Ja Państwa zachęcam, żebyście sobie teraz tutaj porysowali wszystkie inne pomysły. Wymyśliliśmy takie zadanie, które się nazywa Kongres Rysowników, kiedy na jednej kartce rysują wszyscy. Może mają... w takim razie jak z boku jakiś pomysł na fontannę, o której rozmawialiśmy, właśnie, jak miałaby no wyglądać? Tak, ale to już niestety... Nie, nigdy nie potrafiłem, mimo tego, że próbowałem kiedyś być rzeźbiarzem, to jest autentyczne, mam w domu jeszcze swoje rzeźby, tak, nigdy nie potrafiłem rysować. A w tej chwili, jak mi palce powyginało, to już mogę zapomnieć o tych sprawach. Ale ja już się zgłosiłem, że mam talent. Uszczelnione dziecko było naprawdę. No pomyślał, spojrzał. No, oczywiście możemy narysować też tutaj sąsiednio. Bo to będzie drugi blok zaraz. Tak. Nie, zaraz nie. Zaraz tam nie ma. Jest. Tam dalej troszkę. Jest bank. Jest bank. I trumniak. Tu jest oczywiście trumniak, tak. Trumniak. Tu gdzieś jest trumniak. Ale przecież tutaj jest dwa bloki, kochani. Nie. Jak to nie? Tak, tu jest 12, 10, 12. No, ale my rysujemy ten jeden. Od ulicy. Od ulicy. Od ulicy, tak. Dydaktyczny jakiś element. Dlatego, mówiłem o Koperniku i tam mają taki nawet, ten normalny. Nawet niekoniecznie, ale w każdym razie no, widać tutaj, o co tutaj chodzi, prawda, żeby to i to się kręci. No. To fakt, że na tym mogą ptaszki usiąść sobie i tak dalej, ale... Wody na ciśnie. Co pan Młyńskiego może? Co? Nie, no właśnie takie to na czerwonym. Może pana zarysować tutaj zbliżenia. Nie, no śmiało. To jest... Ja to traktuję jako szkic. Wiem, ale ale z drugiej strony to jest szkic, który tutaj kto wie, czy u nas nie zostanie. Ja wam to zostawiam, jak chcecie, możecie zostawić i sobie rysować na to. Dlaczego? I będziemy mieli prawda, pamiątkę. Albo. Za autografem. Albo może źle mówię pamiątkę. Dokument współpracy. Na początku jakiejś współpracy. I to jest doskonale, chyba to wie, czy nie ciekawsze. Tym bardziej, że zaczyna coraz bardziej tak jakby rozumieć idea. Najpierw opieki nad jakąś tą grupą swoją. My jesteśmy też grupą. Bardzo aktywną, jak się okazuje. No, okazuje się, że możliwe, że my skorzystamy z tej opieki. Narysujemy słońce, że przyda nam się trochę światła. Panie Marku, a pan tutaj miał rysować... No właśnie, ale to mi się to piórko, mi się coś tutaj... Proszę, tylko nie wiem, ale... Ja też przyjąłem takie szablony, bo spodobało mi się, jak zaraz, ale tutaj jakaś maszkara. Może w większej skali. Jakieś. No, jakby ktoś miał ochotę, żeby postaci trochę. Nie, to ja już wiem. To może być mój portret. Mamy tutaj postaci różne skali. Prawda? I tutaj ta woda niech sobie wylatuje stąd. No, to jest ten moment. No, tutaj oczki, prawda? Jakieś ptaszki latające. O. Tak smutno bez ptaszki. No dobrze, no dobrze. Tak, mamy dużo na... wiecie, no w końcu rzeźba Chrystusa, to może być tutaj moja rzeźba. Świetnie. No i o to chodzi właśnie, żeby rysować razem.
Ale tak dużo ich narysowało. A to te ptaszki będą latały? To są krzyżyki. To są ptaszki. Ptaszki takie latają. No. A jak latają? No tak mają skrzydełka. Co to one takie mają? A jak mają? O, to już lepiej. O, teraz to jest, ptaszek. Teraz to wszyscy wiedzą, że ptaszek. Ptaszka nie widziałam. Co? No dobrze, ale no. Ptaszka, różne ptaszki tak. Widziałam. Widziałam, Nie ludzie chcą, to są ładniejsze. No, jeżeli będzie tu pracownia gdzieś bliżej, to czuję, że mogę być gościem. Przypomnę sobie młodzieńcze lata. Nie ma gości do szefa, to jest jak mnie przekazał. No nie wiem. No, jakiegoś pana, który tutaj przyszedł z nadzoru technicznego sprawdzić, czy się wszystko zgadza. Może zrobię nawet grupę. Ja chciałam, żeby to wziąć. Wykonanie finansowe mamy bardzo dobre. Ja to jeszcze na nasze środki. 105%. A jeden jaki? Sprawdź dalej. Ale Urszuli nie będzie. Szpitalu jest. No to, ale ja oddaję poszefowi. A tutaj narysujemy w autobusie jednego ludzika. Samą główeczkę. Ciemno? Może ten jest ładnie, ten ładnie rysuje. Ja to przygotowuję. Jest ciemno. Taki wyraźny. Przez to ja dałam to wykonanie tego preliminarza, bo może szef będzie potrzebował, jak będzie wyjeżdżał. Jakby myśli się obrazowały, to na głowie panu by tak piłeczka latała i coraz szybciej, jest coś takiego w tej chwili na myśli. To znaczy patrzę na ten rysunek i on mi się bardzo nie podoba, ale tutaj myślę sobie właśnie, że można by coś tutaj innego. A pan kierowca to gdzie jest? A pan bez kierowcy jedziemy? Nie, tam na jakiś kierowca musi być. Tak, jest bank podany, jest konto podane. Jakiś kierowca musi. No, daleko ładnie. Zmijam tej fantazji.